Witajcie w moim nowym filmie. My właśnie wracamy z badań, z pobrania krwi, bo sobie zrobiliśmy takie podstawowe badania. Ja miałam... podstawowe. 75 zł wydałem. Dobra, to nie tak źle. Ja wydałam 150, także dwa razy tyle. Podstawowe badania? No ale właśnie trzeba się badać. Jak dwa razy w roku, to naprawdę trzeba. Ja miałam teraz TSH, FT3, FT4, próby wątrobowe, profil lipidowy, CRP, morfologię podstawową i chyba to wszystko. Znaczy jak się raz na jakiś czas badacie, to wystarczy co? Morfologię, profil lipidowy i próby wątrobowe w sumie stykną, jeszcze mocz tam czy coś. No i TSH, okay. I TSH też. Ja w sumie TSH w T3, w T4, dlatego, bo mam niedoczynność tarczycy. Także trzy razy w roku trzeba się badać. Ja niestety miałam ostatnio pół roku temu, także trochę zaniedbałam. No i co? Dzisiejszy vlog będzie taki dwudniowy, bo dzisiaj kończymy naszą masę i jutro zaczynamy naszą redukcję, także pokażę wam moją formę, że tak powiem, jakie mam plany na następne miesiące. Jak to będzie wyglądać? Moja pierwsza będzie taka redukcja w życiu. Boję się, jak to będzie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Najważniejsze, że będziemy razem redukować, także będziemy się wspierać. No. Idziemy jeść, bo jesteśmy głodni. Jest 10 ileś tam, czy 11, jeszcze nic nie jedliśmy dzisiaj. No i ogólnie już mi ręka tutaj odpada od trzymania aparatu, który waży 2 kilo. Także do zobaczenia później. Okej, jemy takie ładne, zdrowe śniadanie. Czemu jest niewyraźne? Nie wytłumacz się teraz. Nie mam na to żadnego wytłumaczenia. Przeproś moich widzów. Nie, bo ja tak na co dzień to, że ty nagrywasz, to się ty musisz z tym liczyć, a nie ja. Ja mam tutaj jajka i ogólnie taka trochę już bardziej fit wersja. Ogólnie mam dla was taki fajny tip, że możecie właśnie skyra zmieszać. Skyr naturalny zmieszać z 5 g majonezu i to na jajka i serio smakuje świetnie. Szymon jajecznicę je. Dobra, teraz tak krótko chciałam dopowiedzieć coś o mojej masie, ile to trwało. Czy jestem zadowolona z siebie i tak dalej, to trwało to 3 miesiące, czyli 12 tygodni. Zaczynałam od kalorii 2400, następnie 2700 i już na samym końcu jadłam 3000, nawet 3100, po 400 g węglowodanów dziennie. Białka jadłam tak po 170 g i reszta to były tłuszcze. Ogólnie jadłam bardzo mało tłuszczy, skupiłam się bardziej na tych węglowodanach. Zaczynałam od wagi 54,2 chyba, już dokładnie nie pamiętam, ale na pewno to było coś 54,5, 54,2, a skończyłam, jak widzicie na nagraniu, 58, czyli przytyłam niecałe 4 kilo i jestem z tej wagi zadowolona w sumie. Więcej nie chciałam, ogólnie jest to moja największa waga w życiu, także nigdy nie czułam się tak ulana nie byłam, że tak powiem. Okej, co do moich wyników siłowych, bo na pewno większość z was to interesuje. Być może dla was to nie są jakieś duże liczby, ale jestem z siebie naprawdę bardzo dumna, jestem z siebie zadowolona. I taka moja rada do was, żeby się w tym całym sporcie nie pogubić, żeby się nie demotywować, to porównujcie swoje wyniki siłowe, swoje efekty do samych siebie, nie do innych ludzi. Pamiętajcie o tym, że wy jesteście sami dla siebie największą motywacją, także porównujcie to, co było kiedyś, do tego, co jest teraz u siebie, a nie do tego, jak wyglądacie wy, a nie jak wygląda ktoś inny. Właśnie, do moich wyników wracamy. To zaczynałam rumuński martwy ciąg 40 kg na 10 i skończyłam na 55 kg na 8. Hantle nad głowę siedząc 10 kg razy 13 zaczynałam, skończyłam na 14 kg razy 5, a hip thrusty 100 kg razy 5 i skończyłam na 130 razy 5. No to ławka 32,5 na 4, a skończyłam na 37 na 1, i wiosłowanie sztangą to zaczynałam 35 na 5, a skończyłam 45 na 8. Od miesiąca zaczęłam robić OHP, wcześniej też miałam przerwę, i w OHP 27,5 na 3. Witam was w moim, a w sumie w naszym pierwszym dniu redukcji. Jak widać, entuzjazm i motywacja pełną parą, a to dlatego, że narodziło się w końcu nasze dziecko, czyli Daily Challenge, 12-tygodniowe wyzwanie, w którym dostajecie od nas plan treningowy i dietę. Oczywiście, żeby nie być gołosłownym i nie opowiadać wam, jakie to jest świetne zajęcie,
listę i tak dalej, to my też korzystamy z tego. I właśnie teraz zaczęliśmy razem z wami 12-tygodniowe wyzwanie. Oczywiście mówię razem z wami, bo wy też możecie do nas dołączyć. Dobra, my właśnie wróciliśmy z treningu. Oczywiście zaczęliśmy dzisiaj też nowy plan treningowy. Pierwszy blok treningowy. Szymon. Pierwszy blok treningowy. Wróciliśmy też z zakupów z Lidla. Mniej więcej takie produkty. Oczywiście dla ułatwienia nam zakupów zrobiliśmy też do Daily Challenge specjalną listę. Oczywiście dostajecie tak naprawdę trzy tak jakby produkty od nas. Jedna to dieta, drugie to trening, a trzecie zaraz wam pokażę co. Zaczynając od diety, wszystko jest w formie e-booka. Pięknie zrobione, jak widzicie. My już korzystamy z tego kilka dni, także mogę stwierdzić, że jesteśmy tym podjarani. Jeżeli chodzi o listę zakupów, to mniej więcej tak to wygląda. Tak? Idziesz do sklepu i wiesz, jakie składniki są ci potrzebne. No i my z tego dzisiaj skorzystaliśmy, jak widać. Także biorę się w sumie za gotowanie, bo jestem strasznie głodna i jak sobie tutaj przejrzałam obiady, to prawdopodobnie zrobię bolka. Bolka. O diecie już trochę powiedziałam, teraz o treningu, ale żebyście mogli go zobaczyć, zabieram was na ten trening. Ale ważne. Ważne, żeby... Okej, ja zaczynam mój 12-tygodniowy program treningowy z Daily Challenge. Pierwszy tydzień ogólnie będę trenować 5 razy w tygodniu. Dzisiaj mam górę i trenuję OHP 300. Dobra, dosyć gadania, idę trenować. Efekt nie jest o tyle nudny, bo co tydzień się coś zmienia. Na przykład dzisiaj mam większą objętość trochę, znaczy na barki, a za tydzień będę miała na plecy, także ciekawie. Cały czas aktualny, ja katuję brzuch minimum 4 razy w tygodniu. Mam nadzieję, że wy ze mną katujecie. Dobra, o diecie było, o treningu było, o masie było też w wczorajszym dniu, to teraz czas przejść do redukcji, do mojej redukcji. Zaczynam od 2400 kalorii, 4 posiłki, 150 białka, węglowodany, już nie pamiętam, ale wam tutaj wszystko napiszę. Dzisiaj rano też się zmierzyłam, także tutaj będą wszystkie moje pomiary napisane, ja też wam to wszystko pokażę. Wagę widzieliście moją wczorajszą, także taka zostaje, następną będę wam pokazywać na bieżąco na moim Insta Story albo tutaj we vlogach. A i jeszcze taka najważniejsza rzecz, ale to muszę was zaprosić tutaj. Razem z Szymonem wymyśliliśmy tutaj Daily Challenge 12 tygodni, kalendarz motywacyjny. Wydrukowaliśmy i powiesiliśmy go sobie tutaj na ścianie. Redukcję zaczynam 4 kwietnia. Także jeżeli trening i dietę będę miała idealnie wszystko spełnione, że tak powiem, trzymane się w 100%, także odznaczam sobie tutaj taki ptaszek. Także to będzie taka moja motywacja, waga co tydzień będzie ważona i... Waga będzie ważona, no? Ja będę ważona. Efekty będą same tutaj widoczne w lustrze, wszystko będzie po prostu piękne.
Jeżeli interesuje Was mój dalszy przebieg redukcji, mój i Szymona, to oglądajcie koniecznie nasze filmy, bądźcie z nami na bieżąco. Zachęcam też do wejścia na stronę, gdzie wszystko jest dokładnie opisane o Daily Challenge. Musicie z nami wziąć udział. Dobra, nie gadam więcej, po prostu wchodźcie na tą stronę i dołączajcie razem do nas. Pa! Pa! Dołączcie koniecznie.